Dzień doberek, boberek! Witajcie kochani w nowym daily vlogu. Zbliżamy się coraz bardziej do świąt, też do naszego wyjazdu do Włoch. A my właśnie wybieramy się załatwić kilka ważnych spraw jeszcze przed świętami. Chcemy też podjechać do Galerii Mokotów. Nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu otworzył się butik Jo Malone, pierwszy w Polsce, właśnie w Galerii Mokotów. Ja co prawda nie byłam zaproszona na otwarcie, ale chciałabym zobaczyć, jak ten butik wygląda właśnie dzisiaj. Poza tym musimy też skończyć prezenty świąteczne, listę naszych prezentów świątecznych, więc przy okazji zrobimy też pewnie jakieś zakupy. Co mam dzisiaj na sobie? Czarny golf z Massimo Dutti, z kaszmiru, do tego mam z kaszmiru i z wełny, do tego mam chustę Spinko, proste, zwykłe jeansy z Zary, buty takie o, właśnie troszkę na obcasie, zakładam płaszczyk też z Zary i lecimy. Życzę Wam przyjemnego oglądania właśnie tego dzisiejszego daily vloga. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, from this Christmas on, from Właśnie wróciłam do domu i słuchajcie, przyszedł kurier z kolejną paczką, tym razem od Alicji. Nie, ja po prostu z Wami nie mogę. Cudowna kartka świąteczna, bardzo Ci Alicja dziękuję. Otwieramy wspólnie, zobaczymy co tutaj jest. Słodkości Raffaello. No Massimo na pewno bardzo się ucieszy. Rany Alicja, co Ty mi tutaj nawkładałaś? Kochana, Boże, jakie to jest słodkie, patrzcie, piękne. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy smażone migdały, herbatkę, ho, ho, ho. Tu mamy następną herbatę zieloną. No dobrze, że zrobiłam dzisiaj zakupy i dobrze, że nie kupiłam herbaty. Proszę, aromat wesołych świąt. Nie, Alicja, ty oszalałaś. Kobieto, co ty mi tutaj popakowałaś? Jak na prawdziwą kociarę przystało, dostałam też kubeczek. Patrzcie, jak to jest świetnie zapakowane. Przypomina mi mojego kocurka, w sumie to kocurka moich rodziców, Salemka, który był czarny i właśnie miał takie piękne oczy.
Poczekajcie. Już wyciągam. No nie, jedną ręką tego chyba nie zrobię. Tada! O, jaki słodki! Ale czekajcie, tu jest jeszcze kawałek futerka na breloczek. Matko, jakie to jest piękne! I ostatnia rzecz, która mi tutaj została. Szalona. Alice, ty jesteś po prostu szalona. Jesteś szalona. Tada! Sheridan. No nie wytrzymam. Co to za prezenty? Kawa oczywiście musi być. Uwielbiam. Jest po prostu przepyszny ten likier. Zawsze będzie mi się kojarzył z moją młodością i podpijaniem tego likieru moim rodzicom. Bardzo ci, Alicja, dziękuję. No wspaniała paczka. Naprawdę cudowna paczka i naprawdę nie trzeba było. O, taka widownia. Taka społeczność, rodzinna społeczność to jest, słuchajcie, skarb. Dziękuję ci, Alicja, jeszcze raz, z całego serca. W sklepie, w butiku Jo Malone dostałam od dziewczyn taki malutki, malutki prezencik. Już wam pokazuję, co mi tutaj dziewczyny schowały. Szybki przystanek na stacji benzynowej, ciepła czapa wełniana, szalik, ciepły misiek. Słuchajcie, to może oznaczać tylko jedno, że wybieramy się właśnie na świąteczny, długi spacer na Stare Miasto. I oczywiście zabieramy was ze sobą. The first year that we are alone, the kids have all flown out. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? Not coming back till New Year's Day. Let's go to Paris for Christmas this year. Let's go to Paris for Christmas this year. Think we deserve as much.
class seats to Charles de Gaulle out of St. Louis Lambert Field. So let's make a clean getaway and not come back till New Year's Day. Let's go to Paris for Christmas this year. Let's go to Paris for Christmas this year. No i oczywiście obowiązkowo grzane wino na spacerku. Słuchajcie, stwierdziliśmy z Maxem, że może zjemy dzisiaj kolację na Starym Mieście. Maxim mówi, wiesz co, chętnie bym zjadł pierogi. No i przyszliśmy już 5 zapiecków, a teraz byliśmy w... Korki. Katastrofa. Słuchajcie, są takie korki. W sensie chodzi o to, że jest byliśmy tyle ludzi. 4 restauracje. No dobra, no 4 zapiecki, tak, 4 zapiecki. Plus jeszcze teraz chcieliśmy, stwierdziliśmy, że dobra, to pójdziemy do kompanii piwnej. Nie, po prostu... Mamma mia, taki chwilę esagerato. Esagerato. Są takie kolejki do wejścia, że to jednak nie był dobry pomysł, żebyśmy zjedli coś. Lepsze to były wino gorące. No dobra, wino grzane tak, ale może zjemy teraz jakąś pajdę chleba ze smalcem, jakąś kiełbaskę, słuchajcie, jakiegoś oscypka i to będzie nasza kolacja na dzisiaj. Może. Ludzi... jak mrówków, ale to jest właśnie ta cudowna atmosfera świąt.